Boot fitting, ciąg dalszy. Dopasowanie skorupy do stopy narciarza. Wypchnięcie niektórych fragmentów skorupy. W języku fachowym nazywa się to odbarczanie każdego kolejnego punktu. Mamy dopasowany do siebie but, jeżeli chodzi o długość. Również w zasadzie, jeżeli chodzi o szerokość, podoba nam się but, dobrze leży, ale mamy pewne miejsca, które nas bolą. Najczęściej, i to jest pewnego rodzaju standard, te miejsca to jest tak, ta zewnętrzna część stopy między, powiedzmy, pierwszą a drugą klamrą, czyli przy malutkim palcu na zewnątrz, czasami układ tucha luksa, jeżeli ktoś ma tą kość wystającą, to rzadziej. I zewnętrzna kostka lub wewnętrzna kość normalna, którą mamy, kostkę, lub poniżej. Często jest taka narośl, która się również wytwarza na niektórych stopach u Państwa. I da się to zrobić za pomocą urządzeń, które tu Państwo widzicie, w sposób mechaniczny. Skorupa najpierw musi być nagrzana do takiego momentu, kiedy wyraźnie nam się podda, wypchniemy to miejsce, a potem musimy je przez odpowiedni okres czasu studzić. Są próby robione przez niektórych, nazwijmy to szumnie, bootfitterów, bo taka jest nazwa osoby, która się tym zajmuje, że można termicznie spróbować uformować botek w specjalnej maszynie, którą też tu posiadamy, i w tych miejscach troszeczkę tego miejsca zrobić więcej. Ale z doświadczenia wiem, że często to troszkę pomaga, ale jest to za mało i niestety trzeba popracować na skorupie, czyli w pewnych miejscach, tak jak mówiłem, trzeba ją troszeczkę wypchać. Myślę, że będziemy mogli teraz Państwu zaprezentować, jak to urządzenie działa i co się wtedy ze skorupą buta dzieje.